Jadwiga Milowicz, minister przedsiębiorczości i technologii, jak nam powiedziała, przejechała dzisiaj pani rowerem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Nie tylko dzisiaj, bo jeżdżę, jak jest ciepło, jeżdżę rowerem do pracy. I to tak codziennie? Tak, tak. To pozwala przemyśleć, zachować formę. Wiemy, że ciało, umysł, duch. To pani rower jest prywatny, czy jednak ten miejski wypożyczany? Mój prywatny. System? Prywatny. Mój prywatny. A czy premier Morawiecki obiecywał nam gruszki na wierzbie? Nie wiem, o czym mówi pani redaktor. No bo mówił, że nie będzie podwyżek cen energii, tak mówił w Sejmie i to jest wypowiedź z 12 grudnia 2018 roku, a ja teraz czytam, że jednak ceny energii miały być zamrożone, a nie będą i od lipca rynkową stawkę za prąd zapłacą duże firmy, od 2020 roku, czyli od przyszłego roku, prawdopodobnie już my wszyscy. No, nie obiecywał, dlatego że od stycznia tych podwyżek realnie nie odczuliśmy w kieszeni, ceny zostały zamrożone. Co więcej, propozycja, którą bardzo szeroką złożyliśmy, przyjęliśmy ją w trybie interwencyjnym i przypomnę, że za tą propozycją ustawy zagłosował jednomyślnie cały parlament, została częściowo zakwestionowana przez Komisję Europejską. Częściowo, ponieważ Komisja przyznała prawo do wypłaty rekompensat dla gospodarstw domowych, czyli każdy Polak na rachunku nie odczuje podwyżek prądu w tym roku, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla małych i średnich przedsiębiorców do wysokości pomocy tak zwanego pułapu de minimis, czyli tego uakceptowalnego przez Komisję pułapu udzielania pomocy publicznej. A ja pytam, co będzie od lipca generalnie? Czyli od 1 czerwca do 1 stycznia do 30 czerwca podwyżek prądu nie odczuje nikt, a od 1 lipca rynkowymi cenami będą ceny dla przedsiębiorstw, tych, które pomoc publiczną mają wyczerpaną już w ramach limitu de minimis. Natomiast my jednocześnie dzisiaj... Czyli jakie to są przedsiębiorstwa na przykład? No, różne, to mogą być różne. My nie wiemy, nie mamy takiego szacunku, bo nie wiemy, jak dużo przedsiębiorstw w Polsce korzysta z pomocy de minimis, więc tak naprawdę zobaczymy to, ten system, jak zacznie działać, zobaczymy po 2-3 miesiącach. A przeciętny Kowalski, Kowalska, pani i ja odczujemy to? W tym roku nie odczujemy, w tym roku na pewno nie odczujemy. A od 2020? No, ta ustawa, przypomnę, obowiązuje na ten rok, na rok 2019. Pamiętajmy, że istotnym wpływem na podwyżkę cen energii elektrycznej mają uprawnienia do emisji CO2, czyli tak zwany podatek węglowy, który jesteśmy zobowiązani płacić. Ten podatek wzrósł w ubiegłym roku o 600% w skali jednego roku. No i dzisiaj te uprawnienia są dalej. Zaczynaliśmy od pułapu 5 euro. Dzisiaj to jest ponad 20 euro, także ciągle ponad 20 euro, także to jest najistotniejszy czynnik. Ale to, co istotne, bo to, co zawsze wpływa też na cenę towarów, bo przecież o tym mówi pani redaktor, nie tylko o rachunku za prąd, który płacimy w domu. Ceny towarów, usług. To jest też bardzo istotne, ponieważ dzisiaj na komitecie stałym staje przygotowana przez nas, przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, ustawa o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych, czyli to jest około 300 podmiotów, niemal 3 miliony pracodawców i te podmioty konsumują niemal 20% energii produkowanej w ogóle w Polsce. To są huty, papiernie, cementownie, duże, wielkoformatowe rafinerie, wielkoformatowe zakłady produkcyjne. Zakłady nawozowe, chemia. I czym to będzie skutkować? W ramach tych rekompensat, to jest taki system, jaki obowiązuje, jest prenotyfikowany z Komisją Europejską, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości Komisja co do systemu tychże rekompensat. Przeznaczamy na to około 900 milionów złotych w przyszłym roku, a to jest mechanizm długoterminowy, on co roku będzie obowiązywał i w każdym roku będzie to właśnie około te 900 milionów złotych, które na mocy wniosku złożonego przez te zakłady będą mogły uzyskać rekompensaty bezpośrednie. To będą około 20-30, w zależności od instalacji, od wielkości, a zatem wiemy, że tego typu przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ i na rynek pracy, ale też ostatecznie na ceny właśnie towarów i usług, więc dzisiaj mam nadzieję ustawa przyjęta przez Komitet Stały, w przyszłym tygodniu przez Radę Ministrów, przyjęta jeszcze przez ten parlament, wejdzie w życie i rekompensaty będą wypłacane od 1 stycznia przyszłego roku. A na co mogą liczyć samorządy? Będą obiecane rekompensaty czy nie? Bo pan premier mówił, że nie, no, że samorządy nie ucierpią absolutnie z powodu podwyżek prądu, cen prądu, ale jednostki jednak miasta płacą więcej. Samorządu, płacą o 60% płacą więcej. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostać rekompensaty. Od kiedy? Zgodnie z... No ja rozumiem, że system ma działać, tak jak mówił pan minister Tchórzewski, od 1 lipca będą mogły być wypłacane, a zatem samorządy realnie... za pierwsze półrocze, czy też za cały rok? Za cały rok, za cały rok. Jednostki samorządu terytorialnego za cały rok. A co zaproponujecie w ofensywie programowej teraz w tej kampanii wyborczej wyborcom? Czym będziecie ich kusić? Ja myślę, że przede wszystkim rząd Zjednoczonej Prawicy
uzyskał nagrodę za skuteczne rządzenie oraz premię za jedność. Ja pytam, co teraz? My musimy przede wszystkim dokończyć te programy, które i te ustawy, które zapowiedzieliśmy. Przypomnijmy, że do zrealizowania jest jeszcze obniżenie PIT-u z 18 do 17%, czy zerowy PIT dla najmłodszych wchodzących na rynek pracy, czyli dla tych do 26 roku życia. I kiedy zostanie sfinalizowane? To musimy zrealizować. No, mamy 4 czy 5 posiedzeń, jeśli dobrze pamiętam, Sejmu prawdopodobnie do wyborów. Czyli no do końca lipca to musi być dopięte na ostatni guzik. Do końca lipca powinno być zakończyć proces legislacyjny w rządzie, a po to, aby potem mógł się tym zająć Sejm. Także jest naprawdę nad czym pracować jeszcze i ten pociąg jedzie, jak powiedział premier, bardzo szybko. Więc to są przede wszystkim takie wątki. Natomiast taki, na który na pewno my jako Porozumienie będziemy kłaść bardzo mocny nacisk, to jest nasza agenda, którą ogłosiliśmy w styczniu i będziemy ją kontynuować, czyli agenda miejska, bo poprawa jakości życia w miastach, zwłaszcza w tych miastach, które ja nazywam często miastami drugiej prędkości, byłymi miastami wojewódzkimi, które w tym modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym nie odnalazły się, nie są tak dużymi beneficjentami wzrostu gospodarczego, jakbyśmy chcieli. Wiele rzeczy dobrych w tym obszarze się wydarzyło. Pakiet miast średnich, który minister Kwieciński przygotował, jest realizowany dzisiaj, ale to jeszcze ciągle za mało. A zatem poprawa jakości życia w miastach, to wiąże się z poprawą jakości powietrza bardzo często w tych miastach. I to będziecie proponować w kampanii wyborczej. Będziemy rozmawiać z młodzieżą na pewno, bo PIT 26 to jest tylko jako dobry appetizer, coś małego dla tych najmłodszych, ale na pewno będziemy ich chcieli zachęcić do aktywnego udziału w procesach demokratycznych, bo o nich warto dzisiaj walczyć i my z nimi na pewno będziemy bardzo intensywnie rozmawiać. Rozpoczął to już Jarosław Gowin, ja do tego dołączam za chwilę. Musi pani pochwalić szefa, rzecz jasna, a dzisiaj posiedzenie rządu w nowym składzie. Czy minister Banaś będzie lepszym ministrem niż minister Czerwińska, jeśli chodzi o resort finansów? My mamy na szczęście na tyle ławki kadrowe, na tyle dobre, że te jak w dobrej sztafecie, że jeden zawodnik przejmuje pałeczkę od drugiego i biegną równie dobrze. I myślę, że to jest taka dobra sztafeta. Minister Banaś ma tę zaletę, że w sytuacji, w której są projekty do dokończenia tak naprawdę, zna resort, pracuje w nim, pracował i współpracował blisko i ściśle z panią minister Czerwińską. Wie, jakie projekty należy dokończyć. Nie bez znaczenia ma ogromne Że nie będzie stawał teraz o koniem, jeśli okaże się, że trzeba będzie jeszcze kolejny transfer socjalny uruchomić na przykład. Panie redaktor, jak ktoś ma czarny pas w karate, to jest naprawdę suwerenny intelektualnie i myślę, że minister Banaś stoi na straży. Ale ja nie podważam tutaj kompetencji intelektualnych, tylko chodzi o to, że jednak pani minister Czerwińska odeszła dlatego, że nie chciała jednak do końca żerować tej piątki. Nie, ale nie wiem skąd taka wiedza, pani redaktor. Pani minister Czerwińska zresztą wspominała o tym, o swoich innych planach zawodowych jeszcze pod koniec ubiegłego roku, jeszcze zanim pojawiła się piątka Kaczyńskiego, więc o tyle tutaj ani pan premier nie był zaskoczony tą decyzją. Myślę, że to była ustalona i umówiony plan z panem premierem, pani minister Czerwińskiej, więc ja tutaj nie widzę zaskoczenia żadnego. Pani minister doprowadziła coś, co nazywamy takim prebudżetem, czyli aktualizację planu konwergencji, przygotowała w czasie, kiedy piątka była ogłoszona, także budżet. I w nagrodę dostała posadę w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze pytanie o panią. Czy pani wystartuje w tych wyborach jesiennych, bo nie jest pani posłanką? Nie jestem. No, dyskusje na ten temat pewnie dopiero się rozpoczną w tej chwili. Myślę, że najważniejsze jest, to muszą być dobre listy, bo program Obozu Zjednoczonej Prawicy zmienił w sposób bardzo dobry, korzystny dla Polaków w Polsce w ciągu ostatnich 4 lat. Myślę, że to, co sprawdziło się w wyborach europejskich, to że Obóz Zjednoczonej Prawicy miał listy gotowe bardzo wcześnie i wtedy, kiedy opozycja kłóciła się o to, kto na którym miejscu i z którego okręgu, my po prostu prowadziliśmy kampanię wyborczą. Czyli myślę, kiedy? Że taka można zasada, przewidywać? Na pewno to się wydarzy w wakacje i myślę, że na pewno nie będzie to ostatni dzień, kiedy rejestruje się listy, także sądzę, że te wakacje będą intensywne, kampanie i nie także. To tyle, jeśli chodzi o część radiową. Z nami jest Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Cały czas jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam. Ja jeszcze zapytam o te samorządy, bo jednak Łódź się na przykład buntuje i mówi, że od początku miesiąca spółki komunalne płacą za prąd po cenach z czerwca ubiegłego roku.
ponieważ taki mamy zapis w ustawie, przypomnę, taką ustawę przyjęliśmy, że musieliśmy przyjąć jakiś punkt referencyjny. To jest złożona, skomplikowana sprawa, jak wyglądają rachunki za prąd i umowy. Pamiętajmy, że wszyscy inni niż odbiorcy indywidualni w Polsce podpisują umowy, kupują prąd tak, jak zamawiają towary i usługi. Na przykład w długoterminowych kontraktach. I jeżeli mamy samorządy, które zawarły umowy, nie wiem, 3 lata temu, jedne zawarły 2 lata temu, naprawdę wiele podmiotów samorządowych to nie jest tak, że miało stałą jakąś cenę. Miały różne ceny, bo w różnych momentach podpisywały. Są samorządy, które nie odczuły tej podwyżki, ponieważ widząc tendencję rosnącą, zawierały umowy w czerwcu czy w kwietniu ubiegłego roku i będą miały stawki z kwietnia ubiegłego roku wynegocjowane na kolejne 3 lata. Więc musieliśmy w ustawie przyjąć jakiś punkt referencyjny, bo nie można było powiedzieć, że każdy będzie płacił po takiej cenie, po jakiej płaci przez ostatnie lata, bo każdy jest inny. Ale słyszę, że samo MPK w Łodzi to płaci o 13 milionów złotych wyższe rachunki za prąd. Więc dlatego powiedziałam, jeżeli mamy notyfikowaną, jak zapowiada minister Tchórzewski, i uzgodniony model wypłaty rekompensat i można wypłacić te rekompensaty od 1 stycznia, no to od 1 stycznia to się realnie wydarzy. I Łódź, Chełm i inne miasta w Polsce te rekompensaty otrzymają. To, co jest naszym wyzwaniem, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, od 1 stycznia, za okres od 1 stycznia 2019 do końca 2019. Co się wydarzy w 2020 roku, tego nie wiem, to jest pytanie do ministra Tchórzewskiego. Ja uważam, że nie powinniśmy, znaczy musimy sobie zdawać sprawę i ja tego nigdy nie podważałam, że ceny energii elektrycznej do roku mniej więcej 2030 na pewno nie spadną. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nie spadną, dlatego że takie są koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To, co jest dlatego naszym wyzwaniem i dlatego ja rozpoczęłam ten program na początku tego roku, to dać ofertę dla przedsiębiorców, dla indywidualnych, ale także dla samorządów, aby stali się prosumentami, czyli produkowali prąd sami na swoje własne potrzeby, a jego nadwyżkę oddawali do sieci i wtedy, kiedy nie mogą korzystać ze źródeł odnawialnych, kupowali ten prąd z sieci za niższą cenę. I sukces tego programu już jest. No proszę Państwa, po pierwszym kwartale tego roku mamy 11 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. W ciągu ostatnich 3 lat to jest 60 tysięcy, czyli w pierwszym kwartale. No moim celem jest to, aby w tym roku... 38 milionów Polaków? Czyli w sumie mamy w tej chwili 78 tysięcy. W sumie z tymi z poprzednich lat. Na ile gospodarstw domowych, które są w Polsce? Na około 5 milionów. To oznacza, że uda nam się zrealizować cel, który ja sobie postawiłam w tym roku, czyli aby w instalacjach fotowoltaicznych produkować tyle prądu, ile jest w tak zwanym bloku 200. Na systemie bloków 200 oparty jest polski system energetyczny, tych tradycyjnych węglowych. A zatem taka oferta dana samorządom, bo mamy wiele samorządów, ja mam dobre doświadczenia, jest samorządy na Żywiecczyźnie, które taki klaster słoneczny stworzyły, Związek Gmin Wisłoki. Tam 12-13% mieszkańców ma już w tej chwili prąd z energetyki odnawialnej oraz instytucje samorządowe instalują na swoich budynkach takie instalacje. Długoterminowo, przy bardzo niskich cenach w tej chwili takich instalacji, długoterminowo to jest realna zachęta dla samorządów, a mamy ulgę w PIT-ie z tytułu od 1 stycznia tego roku, mamy dotacje z NFOŚ-u, gdzie samorządy mogą skorzystać. Zachęcam samorządy do tego typu inwestycji, bo to się nam wszystkim opłaca. Dobrze, zapytam o te rekompensaty. Kiedy będą wypłacane te rekompensaty właśnie za rok 2019? No ja rozumiem, że to jest, tak zapowiadał pan minister Tchórzewski od 1 lipca tego roku, także no trzymamy go wszyscy za słowo. No przecież jest czerwiec, no przecież trzeba złożyć wniosek, prawda? Trzeba złożyć wniosek, ale rozumiem, że jest rozporządzenie przygotowywane na ostatniej fazie, które no w sposób algorytmiczny mówi. Ale jeszcze tego rozporządzenia tym, nie ma de facto. Ja go jeszcze nie widziałam. No właśnie, czyli to jest jednak pod znakiem zapytania. Może się okazać, że rozporządzenie będzie gotowe na przykład dopiero w lipcu i w związku z tym ewentualnie rekompensaty byłyby wypłacane od sierpnia. Ja myślę, że sierpnia. To, co jest najistotniejsze dla samorządów, że w tym roku rekompensaty będą wypłacone. I to jest za najistotniejsza informacja. Za cały ten rok ta ustawa takie warunki przewidywała. A czy nauczyciel zostanie urzędnikiem państwowym? Bo to pani forsowała takie rozwiązanie. Nie, bo bardzo nie lubię to. Chciałabym zdementować jednoznacznie. Nie forsowałam rozwiązania, iż nauczyciel ma zostać urzędnikiem państwowym. W styczniu podczas jednego z wywiadów, kiedy prezentowaliśmy raport Szkoła dla Innowatora, no i rozmawialiśmy, jednym z wniosków z tego raportu przygotowanego u nas w ministerstwie, przez 2 lata nad nim pracowaliśmy, jest oczywiście to, że no, wynagrodzenia nauczycieli w wielu państwach na świecie wskazują, jeżeli to są godne wynagrodzenia, stosowne, adekwatne, to również jest jeden z czynników wpływających na poziom kształcenia.
Więc zapytana, w jaki sposób w takim razie pracować w przyszłości nad wzrostem tych wynagrodzeń, ja mówiłam, że są różne modele. Po prostu je podnieść. Jeden z nich zakłada na przykład, tak jak w Niemczech, że nauczyciele są urzędnikami, wstępują do korpusu służby cywilnej. To oznacza, że o wejściu do zawodu decyduje egzamin państwowy i później on jest weryfikowany co jakiś czas kolejnymi egzaminami. Ja nie forsowałam tego projektu. Ja mówiłam, że to jest jedno z rozwiązań, nad którym być może można dyskutować. Ale a pani minister Zalewska była przedziwna, tak? Z tego, co słyszałam. Myśmy o tym nie rozmawiali, bo pani minister potem, ponieważ oczywiście w mediach się media wybiły, że forsujemy albo że pracujemy, nawet gdzieś ktoś potem napisał, nad takim projektem nie pracujemy. Mówiliśmy, że tak jak powiedziałam, jest wiele modeli. Wielu analityków w Polsce wskazuje, że aby podnieść początek wzrostu radykalnego, bo przypomnę, że wzrost płac realny rozpoczął się i to pani minister Zalewska jest tym ministrem, który podniósł płace nauczycielom, ale jeżeli mówimy o jakimś radykalnym wzroście, to być może trzeba policzyć dokładnie, ilu mamy nauczycieli w Polsce, ilu mamy uczniów, jaka jest perspektywa demograficzna. 700 tysięcy jest nauczycieli. Jaka jest perspektywa demograficzna i może od tego powinniśmy zacząć. Ale tak jak mówię, to nie jest moja jurysdykcja, ja się tym nie zajmuję. Nie było takiego projektu i nie było takiej dyskusji w ogóle. Bo trzeba powiedzieć, że gdyby taki projekt wszedł w życie, gdyby takie zmiany weszły w życie, to nauczyciele nie mogliby strajkować. Tak, bo to potem państwo nadali tej wypowiedzi, a kiedy jeszcze raz powtarzam, że kiedy ja rozmawiałam na ten temat, mówiłam o tym, że są różne modele i w ogóle nie dyskutowaliśmy wtedy o żadnych strajkach czy nie strajkach. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby w tej kadencji wprowadzić takie zmiany, żeby nauczyciel stał się pracownikiem korpusu cywilnego. Absolutnie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. A czy PiS rozważa wprowadzenie, znaczy podniesienie... Jeszcze jedna rzecz powiem. Tak? Gdyby tego typu zmiany, to jest naprawdę wymagałyby podejścia systemowego. Na przykład dyskusji o karcie nauczyciela, prawda? Czyli to jest bardzo złożony proces i dobrze, że został zorganizowany okrągły stół przez pana premiera. Po to, aby przy tym stole, to co on pokazał, ja w tym pierwszym posiedzeniu uczestniczyłam i to, co dla mnie było najważniejsze, to, że dziś o edukacji w jakość kształcenia zaangażowane są środowiska nauczycielskie, eksperckie, rodziców, bardzo mocny głos rodziców. I to jest taki moment konsensusu, ale moment konsensusu, zebrania konsensusu i opowiedzenia sobie, jakiej szkoły chcielibyśmy dla naszych dzieci. I to jest podstawowy, myślę, to jest dobra przesłanka do tego, aby zacząć tę poważną dyskusję na początku nowej kadencji. Czyli zmiany w nowej kadencji pod warunkiem, że zwycięży Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Europejska, na pewno pani o tym słyszała, zaleca Polsce podwyższenie wieku emerytalnego. Co pani na to? No to jest jedna z rekomendacji w ramach tak zwanego semestru europejskiego. My je dostaniemy właśnie co semestr z komisji. Jak w szkole. I no, przypomnę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy komisja zwraca uwagę na to, na przykład na likwidację KRUS-u. To nie jest pierwszy raz, kiedy taka rekomendacja się pojawia. Ale też mówisz, że to ma kolosalne znaczenie dla polskiego rynku pracy i rozwoju gospodarki. Zwraca na to uwagę. No, 2 lata temu zwracała uwagę, czy program społeczny nie jest zbyt ambitny, a w kolejnym roku, kiedy podczas kolejnego przeglądu semestralnego powiedziała, że znakomicie udało się zlikwidować w Polsce ubóstwo w bardzo krótkim czasie i jesteśmy wstawiani w komisji jako przykład. No więc no, oczywiście komisja ma prawo oceniać w różny sposób nasze projekty. Jest to zalecenie, to jest taki element instruktażowy, który państwo członkowskie może brać pod uwagę. Ale rozumiem, że państwo członkowskie pod rządem Prawa i Sprawiedliwości nie weźmie tego pod uwagę. Jest to jedna z ważniejszych obietnic wyborczych, która została złożona i została zrealizowana. No więc tutaj dzisiaj nie ma mowy o korekcie. No ale urzędnicy też, urzędnicy nie wskazali do... Urzędnicy też, proszę zwrócić uwagę, mówili tam o wprowadzeniu, bo to nie jest jedno zdanie, proszę obniżyć albo podwyższyć wiek emerytalny, tylko jest mowa bardzo, jest szeroko omówione, w jaki sposób aktywizować zawodowo tych, którzy mogą jeszcze być aktywni zawodowo i w wieku, i tych wchodzących na rynek pracy oraz tych w okolicach wieku emerytalnego, czy też nawet po nim. Także my pokazujemy, bo przecież przypomnę, że pani minister Rafalska tuż po tym, kiedy wiek emerytalny został przez nas zmieniony. Jednocześnie wiele mechanizmów, które mają zachęcać tych, którzy chcą pracować jeszcze, bo takich jest przecież wielu na rynku pracy, to takie mechanizmy zostały wprowadzone. Pewnie powinniśmy pomyśleć o następnych, jednak dając prawo wyboru tym najstarszym, czy chcą nadal pracować, czy też nie. No, urzędnicy Komisji Europejskiej też wskazali, że program 500+ nie sprzyja rozwojowi Polski. Świadczenie wychowawcze to prawda, rzeczywiście ograniczyło ten poziom ubóstwa i wyrównało nierówności, ale chodzi o
to, że no, wpłynęło po prostu negatywnie na zawodową działalność rodziców, głównie kobiet. Ale jednocześnie w tychże samych zaleceniach, gdy pani redaktor zacytowała szerzej to omówienie, nie mówi o samym, że należy zlikwidować program 500+, tylko należy sprawdzić, które elementy wymagają uzupełnienia. Na przykład, i to w różnych badaniach nam wychodzi, kiedy mamy mówią, że mają na przykład zbyt mały dostęp do żłobków czy przedszkoli, tej opieki na tym pierwszym etapie. Więc z tym się powinniśmy zmierzyć, a nie wycofywać programu 500+. Ja wiele razy to mówię, dwójka moich dzieci pierwszych, dwóch synów urodziło się w Belgii i wtedy tam świadczenia na każde dziecko od pierwszego, bez względu na poziom dochodów, było wypłacane i jest nadal. Także to są systemy, które nie budzą wątpliwości, obowiązują w wielu państwach europejskich. Także myśmy dorównali rozwojowo tak naprawdę i społecznie do poziomu państw zachodnioeuropejskich. No tak, tylko że zadłużamy się ponad miarę, bo czytam, że w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości zadłużenie Polski wzrosło o 110 miliardów złotych, średnio 3 miliardy złotych zadłużamy się miesięcznie i zadłużenie Polski przebyło już granicę biliona złotych. Wszystko fajnie, jak jest koniunktura. Jednocześnie poziom deficytu mamy rekordowo najniższy w historii od 1989 roku. Mamy rekordowo wysoki wzrost PKB. Rozwijamy się 3 razy szybciej niż nasz największy partner gospodarczy, panie redaktor. Czyli Niemcy, 3 razy szybciej. Tak jest. Mamy Niemcy, poziom PKB 0,8. Poziom PKB po pierwszym kwartale Polski 4,7. Naprawdę, bądźmy, ja bym powiedziała, nie lękajmy się, tak? To w mojej rozmowie z panem profesorem Hausnerem miesiąc temu, kiedy ogłaszana była piątka, i to nasza koniunktura wynika z tego, że opiera się na konsumpcji, nie na inwestycjach. Ale mamy wzrost inwestycji również rekordowy w pierwszym kwartale tego roku. 12% rok do roku, 21% w sektorze przedsiębiorstw. Zaczyna się naprawdę ten ruch gospodarki czy wewnętrzny się zaczyna. To lekkie spowolnienie w tym roku zachęca przedsiębiorców do inwestycji. I ostatni już komentarz. Kiedy piątka była ogłaszana, oczywiście larum grano, że zadłużamy się i przekroczymy próg 4,4% PKB zadłużenia. No, dramatyczne nagłówki w polskiej prasie. Dzisiaj, kiedy pani przeczyta zagraniczne komentarze, polskie, może bardzo dobry kontrcykliczny impuls, który został wysłany na rynek w Polsce. Profesor Hausner, kiedy z nim rozmawiałam po tej piątce, profesor mówi, nie, ja w ogóle nie rozumiem tej histerii, która jest uprawiana. Ja zrobiłbym to samo, ponieważ utrzymanie tempa wzrostu PKB na poziomie 3% gwarantuje Polsce stabilny rozwój. Ja bym się być może zastanawiał, czy zrobić to w tym roku, czy zrobić w przyszłym roku, czyli te około 2% PKB, gotówki, mówiąc wprost, wpuścić na rynek. Zatem naprawdę być może i myślę, że tak nas historycy, bo ekonomiści to tak naprawdę historycy, że rozliczy nas historia z tego, że to był bardzo dobrze przyjęte elementy polityki gospodarczej, które pozwoliły Polsce przejść suchą stopą przez czasy trudniejsze gospodarczo, jeżeli chodzi o makroekonomię. Zapytam jeszcze o ten projekt dotyczący zerowej stawki PIT dla najmłodszych pracowników do 26 roku życia. Będzie limit wynagrodzenia? Ja uczestniczyłam w pierwszej rozmowie na temat tego projektu, zaraz po ogłoszeniu. Rozmawialiśmy z panią minister Czerwińską, z panem premierem, panią minister Rafalską, panią premier Szydło. Bo kto de facto pilotuje ten projekt? Ministerstwo Finansów. Czyli teraz minister Banaś będzie za to odpowiedzialny. Tak jest. No my pewnie. A jaki powinien być ten limit wynagrodzenia? Wydaje się, że... Bo pani mówiła, że to może nagrodzić patologiczne sytuacje. Chyba zdajemy sobie sprawę, że nie chcielibyśmy zobaczyć w statystykach, że grupa zawodowa do 26 roku życia to są krezusi finansowi. A są tacy? Jeżeli nie wprowadzilibyśmy limitu, to być może byłoby wielu kreatywnych przedsiębiorców, którzy chcieliby w ten sposób wykorzystywać. Więc my mówimy o tym, żeby ta stawka zerowa ma dać dobre warunki wejścia na rynek pracy, ale jednak nie wypaczać rynku. Ale ja nie przez... Bo tak jak powiedziałam, zobaczmy projekt, który przygotuje Ministerstwo Finansów i będziemy wtedy rozmawiać o projekcie. Ale ten limit wynagrodzenia, według pani szacunków, to ile powinien wynosić? No na pewno nie mówimy o minimalnych stawkach, ani o minimalnych żadnych wynagrodzeniach, tak? Zdaję sobie sprawę, czy jaka powinna być ta górna granica, powyżej której już po prostu nie będzie tego zerowego podatku. No, ale to tak jak powiedziałam, zobaczmy projekt i będziemy wtedy o tym rozmawiać. I ten projekt ma być gotowy na papierze? Domyślam się, on powinien być w czerwcu, lipcu gotowy, jeżeli ma go przyjąć Sejm i ma być ten sposób rozliczenia aktywny od początku przyszłego roku. A czy zerowy podatek będzie też umową, miał też umowę o dzieło? To też jest kolejna rzecz, która wymaga rozstrzygnięcia. Bo
młodzi ludzie najczęściej pracują na takich właśnie umowach o dzieło. Tak jest, no więc pytanie tylko, to też w takiej dyskusji przy okrągłym stole to było też jedno z pytań, które sobie postawiliśmy, czy chcemy w ten sposób promować jednak tę podstawową formę zatrudnienia, czyli umowę o pracę, czy i to miałoby w ten sposób wesprzeć również to, aby ci ludzie dostawali umowę o pracę, o której wiemy, że większość młodych ludzi liczy na tego typu formę zatrudnienia, bo to daje pewność, bo to daje możliwość wzięcia kredytu i tak dalej, i tak dalej. Więc być może będzie to ograniczone właśnie do umów o pracę. Przejrzałam jeszcze pani oświadczenia majątkowe. Dom 140 metrów kwadratowych, mieszkanie wielkości 50 metrów kwadratowych. Kredyt na zakup domu, jeszcze do spłaty pozostało 149 tysięcy franków, czyli około 570 tysięcy złotych. Tak jest. No, nawet nie pamiętam nigdy tych wysokości ostatecznych. Ale nie ma w ogóle oszczędności, ani w polskiej walucie, ani w obcej, ani papierów wartościowych. Nie ma z czego zaszczędzić? Spłacamy, żyjemy, tak jak wielu Polaków w Polsce dzisiaj, także rozliczamy się tak jak należy i nasze oświadczenie majątkowe jest jasne. Ale 500 plus pani pobiera. Tak. Dane publiczne pytają. W 2017 roku rząd zapowiedział polski samochód elektryczny. Od 2020 roku zostało pół roku. Gdzie będzie produkowany i czy będzie tańszy niż w pełni elektryczna Skoda Cigito? Której produkcja już ruszy w tym tygodniu. W ramach rozwoju programu elektromobilności myśmy zapowiadali, ja odpowiadam za ten komponent, który wiąże się z elektrycznym transportem publicznym. Przypomnę, że mamy produkcję autobusów elektrycznych w Polsce. Naszą wizytówką miał być jednak polski samochód elektryczny. Myśmy mówili przede wszystkim o autobusach elektrycznych. Po pierwsze dlatego, że je już produkujemy. Po drugie dlatego, że chcemy utrzymać ciągle te przewagi konkurencyjne, które mamy, ponieważ polskie autobusy były elektryczne, były produkowane wcześniej niż konkurencja zaczęła to robić, więc tutaj mamy ciągle przewagi konkurencyjne. I to, co nas cieszy, to nie tylko mamy lokalną własną produkcję, ale także koncerny zagraniczne, które są ulokowane u nas. U nas także produkują autobusy elektryczne. Pamiętam, jeżeli premier chodzi o samochody, takie wizje samochodach elektrycznych. Jeżeli pamiętam, chodzi o samochody, to przypomnę, że jesteśmy dzisiaj w konsorcjum europejskim, które zostało zawiązane przez Komisję Europejską na rzecz produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Polska jest dzisiaj największym klastrem, jeżeli chodzi o produkcję baterii, dzięki LG Chemowi, Umicorowi, Norvoltowi, który w tej chwili w Gdańsku pięknie pani ucieka od odpowiedzi. Polskiego samochodu elektrycznego w roku 2020 nie będzie. Pani redaktor, a kiedy będzie, to czas pokaże. To, co było, jeśli dobrze pamiętam, założone, nie było mowy o polskim samochodzie elektrycznym, tylko była mowa o ilości samochodów elektrycznych na polskich drogach. I to był podstawowy cel, który sobie postawiliśmy, oraz zbudowanie łańcucha wartości dla elektromobilności. I ten łańcuch dzisiaj w Polsce jest. Mamy firmy, które zajmują się tak zwanym battery management system, czyli tymi, którzy jakby z baterią trzeba zarządzać tą energią w ramach pojazdu elektrycznego, i takie firmy w Polsce mamy. Mamy także producentów dzisiaj materiałów katodowych do tychże baterii do pojazdów elektrycznych, więc łańcuch wartości się wydłuża. Jeżeli zobaczymy na tradycyjne samochody dieslowe, otworzymy maskę Mercedesa, Volkswagena, każdego innego, widzimy, że części, podsystemy, jedne z najdroższych także, świadczą inne koncerny niż tylko te, których logo mamy na masce samochodu. A zatem naszym celem było zbudowanie długiego łańcucha wartości, abyśmy mieli polskie firmy, które do tych pojazdów elektrycznych będą dostarczać części. Takie już dzisiaj mamy. Mamy nadzieję, będziemy ich mieć więcej w ramach projektu European Battery Alliance. Centralne obchody pytają, czym właściwie zajmuje się pani minister Emilewicz? Kto pyta? Jeszcze zapytam. Centralne obchody, taki jest nick. A, no więc zapraszam do ministerstwa przede wszystkim, tych pytających, w dowolnym momencie zapraszam, porozmawiamy, pokażemy. Zajmujemy się zmianą przede wszystkim systemu prawa w taki sposób, aby przedsiębiorcom opłacało się i chciało się w Polsce być. Konstytucja biznesu, pakiet 100 zmian dla firm, czy w tej chwili pakiet przyjazne prawo, gdzie mamy znowu tak zwane rozwiązanie portowe, tak aby polskie porty były konkurencyjne dla importerów, tudzież prawo do błędu, do popełnienia błędu dla przedsiębiorcy. To z jednej strony. No ale to właśnie jednak ten pomysł pani nie wypalił. No. Nie, no jak to jest jak w projekcie? Nie? Jest w projekcie. No nie, no czytam, że chciała pani ułatwić życie rzeczywiście tym nowym przedsiębiorcom, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki, że jeśli popełnią jakiś błąd w ciągu pierwszego roku swojej działalności, to będą się mogli
pomylić bezkarnie w nieistotnych sprawach. Tak, i taki przepis mamy w naszym projekcie Przyjazne Prawo. To no ale czytam, że wszyscy inni ministrowie jednak stanęli okoniem, zwłaszcza Ministerstwo Finansów. No, ja myślę, że dopóki po owocach mnie państwo poznają, proszę poczekać, aż ten projekt wyjdzie z Komitetu Stałego i następnie z Rady Ministrów. Ale jeszcze w tej kadencji wyjdzie? Tak, oczywiście. Mamy jakiś przyszły tydzień, czy za dwa tygodnie powinien być na Komitecie Stałym, także na pewno dopilnujemy, żeby ten projekt w takim kształcie z tymi dwoma ważnymi elementami został przyjęty. Czyli w tej kadencji będzie uchwalony projekt ustawy, z którego będzie wynikać, że jeśli ktoś zaczyna swoją działalność... Będzie mógł się pomylić. Będzie mógł, a co to znaczy mniej istotne sprawy? Za co nie będzie karany? To jest kategoria, która istnieje w systemie prawa, także to nie jest nic szczególnego, co my wprowadzamy u siebie. I od kwestii rozliczenia podatkowego, jeżeli źle wyliczymy sobie zaliczkę na podatek, ale także jeżeli nie złożymy poprawnie oświadczenia, to są tego typu rzeczy, które czasami paraliżują, zwłaszcza tych początkujących. Wracam do tego pytania. Rozumiem, że tutaj pani powiedziała do słuchacza, że zaprasza w wolnym czasie do ministerstwa. Tak. Mój adres mailowy jest znany, więc proszę tak się skontaktować. Tak, jest znany? To proszę. Jadwiga.emilewicz@mpit, jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Czyli słuchacz powinien do pani napisać, po prostu się z panią umówić. Zapraszam. Tak? Chętnie zapraszam na naszą stronę. Oczywiście to państwo, myślę, że mamy obfitą działalność. Przypomnę również także z całym pakietem dla przemysłów energochłonnych, to także nasze rozwiązania. A my też tak naprawdę, to są rzeczy oczywiście, które nie trafiają na pierwsze strony gazet, ale zajmujemy się harmonizacją prawa europejskiego, które dotyczy branży chemicznej, branży spożywczej. Ja rozumiem, że też pytanie tego słuchacza było takie, czy przypadkiem to ministerstwo czy właśnie ministerstwo nie zostało stworzone na pani potrzeby, żeby pani została panią minister, jako że jest pani również reprezentantką porozumienia Jarosława Gowina, no więc w ramach tych umów koalicyjnych, żeby dopieścić ludzi, którzy pracują z Jarosławem Gowinem, żeby właśnie no, jednak oni byli awansowani. No to zgodnie z ustawą o działach, my odpowiadamy za dział gospodarka, więc myślę, że to nie jest stworzone ministerstwo, tylko no, pokrywa, no, myślę, że bardzo istotną część aktywności gospodarczej naszej. Kolejne pytanie. Dlaczego nie wprowadzicie podatku cyfrowego? Ponieważ to nie jest proste i łatwe rozwiązanie. Nie ma no, takiego podatku. No ale premier już tam zapowiadał, że możliwość. Prace nad tym podatkiem trwają i na pewno jakby tutaj Polska jest w ogóle w dyskusji w Unii Europejskiej. My jesteśmy tymi, którzy mówią, że no, powinniśmy skończyć zdecydowanie z tym takim mocnym wykorzystywaniem Europy, baz danych europejskich przez duże platformy globalne, bo tak to dzisiaj wygląda. Netflix, Google, Amazon. Te platformy korzystają z danych, a jurysdykcje podatkowe mają zupełnie gdzie indziej i podatków w Europie nie płacą albo płacą je bardzo niewielkie. Ale pamiętam, że szef doradców ekonomicznych Donalda Trumpa, jak był w Warszawie, to ostrzegał jednak, żeby nie wprowadzać, nie myśleć w ogóle o wprowadzeniu takiego podatku cyfrowego, bo to ograniczy przepływ kapitału do Polski. No, ja myślę, że ja rozumiem, że szef gabinetu Donalda Trumpa takie rzeczy musi mówić, ponieważ staje w obronie swoich firm, które, tak jak powiedziałam, korzystają z danych i z rynku europejskiego. Natomiast o wprowadzeniu jakiejś równowagi i równowagi w tym i równowagi podatkowej my rozmawiamy. To nie jest, jeszcze raz powtórzę, to nie jest łatwy podatek do wprowadzenia, który, bo mówię, musi być wprowadzony podatek, który będzie egzekwowalny, więc prace nad nim, nad wprowadzeniem tego podatku trwają. Rzeczywiście trwają? Czy... Rzeczywiście trwają. Ministerstwo Finansów na pewno nad nimi, bo ja brałam też udział w kilku rozmowach na ten temat, na pewno na ten temat pracuję. No, ale to rozumiem, że to jest pieśń przeszłości i ewentualnie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło i rządziło kolejną kadencję, to być może. Jeśli zapytam właśnie jeszcze jedną rzecz, czy to będzie kolejna obietnica wyborcza, ponieważ Beata Mazurek na swoim Twitterze napisała, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny zdobędzie władzę, to na koniec kolejnej kadencji, czyli w 2023 roku, jest wielce prawdopodobne i możliwe byłoby, żeby płaca minimalna wynosiła 3100 zł brutto. No, to będzie kolejna obietnica? Nie, no biorąc pod uwagę, pani marszałek, pani poseł, no, mówi o takiej perspektywie czasu, gdzie jeżeli sobie zobaczymy, że za czasów rządu obozu Zjednoczonej Prawicy, no mamy realnie podwyższoną płacę minimalną w tym roku o około 150 zł, a od przyszłego roku ale mamy czy to mogłoby być kolejna obietnica wyborcza?
Podwyższenie, dalsze podwyższenie płacy minimalnej? Podwyżka płacy minimalnej jest ustalana w dyskusji pomiędzy partnerami związkowymi, pracodawcami i rządem. Także czy będzie, jeżeli gospodarka będzie nadal rozwijać się w takim tempie i będzie nas stać na to, aby tę płacę minimalną podnosić, to taka obietnica nie jest czymś, no, ale rozumiem, że pani Beata Mazur nie napisała sobie od tak, biorąc to z sufit, tylko jednak takie dyskusje muszą się toczyć w waszym gronie. No, skoro pisze to... Ja nie brałam udziału w tych jeszcze rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ale przypomnijmy, że strona związkowa, kiedy podwyżka płacy minimalnej weszła w życie od 1 stycznia tego roku, mówiła, że no byłaby zainteresowana jeszcze jej podwyższeniem, no więc rozumiem, że takie rozmowy na pewno gdzieś się toczą, ale w tej chwili nie jest planowana taka podwyżka. Mariusz pyta, czy planujecie wprowadzić rejestrację rowerów? Nie ma takiego planu. Mariusz, kolejne pytanie stawia. Czy planujecie od kiedy, aby każda firma, czyli sklep, warsztat, każda firma musiała akceptować płatność elektroniczną blikiem czy kartami? Mówimy, dzisiaj mamy ustawę, która jest w Sejmie, dotycząca tych podmiotów, które od pewnego pułapu obrotowego mają mieć kasy fiskalne online. I my rzeczywiście, my jako Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ponieważ obrót gotówkowy kosztuje, pieniądz fizyczny, moneta i banknot kosztuje, a zatem obniżając koszty transakcyjne, chcielibyśmy, aby ci, którzy już dzisiaj w ustawie mają obowiązek posiadania kas fiskalnych online, mówię, to nie jest sklep z pietruszką, to nie są małe podmioty, to są naprawdę więksi, aby oni akceptowali płatności bezgotówkowe. Chcielibyśmy taki projekt przeprowadzić. Nie wiem, czy uda nam się skończyć pracę nad tym projektem jeszcze teraz, ale też przypomnę, że to jest rozwiązanie. Polacy pokochali płatności bezgotówkowe. No, Polska jest naprawdę państwem, w którym najwięcej tego typu transakcji jest wykonywanych. Chcielibyśmy dać szansę, aby klient w restauracji, czy mógł zapłacić kartą, czy mógł zapłacić w trybie bezgotówkowo, bo to nie musi być karta, jak wiemy, za pomocą aplikacji. Bo per saldo, bo to też to, co pokazują, przypomnę, że mamy jeden sklep detaliczny sieciowy, który przez wiele lat nie akceptował płatności bezgotówkowych. W momencie, kiedy zaczął je akceptować, jego obroty wzrosły gwałtownie. Więc to się, mówię, dla klienta jest to użyteczne, a dla sklepu per saldo przynosi bardzo duże korzyści. Ale się, nie wiem, dlaczego czy uda jeszcze się to wprowadzić w tym roku. Zastanawiam się, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy cały czas tego unikają, dlatego że właśnie, że mają za niskie dochody, z tego to wynika? No, kiedyś, jeszcze rok, dwa, trzy, cztery lata temu, to wprowadzenie możliwości płatności bezgotówkowych, no, wiązało się z pewnymi kosztami. Dzisiaj, kiedy banki zawiązały fundacje i POS-y tak zwane oferują darmowo podmiotom, no to jakby koszty są dużo, dużo niższe. Też oczywiście sklepy musiały ponosić pewne koszty z tytułu tych transakcji na rzecz banków czy operatorów. Dzisiaj bardzo często to jest już rzeczywiście, to jest kwota zero, więc tak jak mówię, obniżamy koszty obiegu pieniądza. Kolejne pytanie. Czy pani może zasiada w jakiejś radzie nadzorczej? Nie. W żadnej? W żadnej. Kiedy w Polsce będzie 5G? Bo od 30 maja w Londynie jest już i w kilku miastach Wielkiej Brytanii. No, my działa w jednej z sieci komórkowych. No, my pracujemy nad pilotażowymi. Przypomnę, że chcemy, aby w przyszłym roku kilka miast w Polsce było, na przynajmniej części infrastruktury operowało na sieci 5G. Pierwszym takim miastem najpewniej jeszcze w tym roku będzie Łódź. No ale wiem, że Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z operatorami pracuje nad kilkoma innymi. Także no, jesteśmy, myślę, w czołówce państw, które rzeczywiście dzisiaj tę infrastrukturę starają się rozwijać. I mówię, mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać w Łodzi, co to jest sieć 5G, jakie daje możliwości i no, jak może się w ogóle zmienić miasto, którym operujemy z siecią 5G. I to jeszcze może nastąpić w tym roku, tak? Ten, pewnie raczej przyszły rok, no bo ten to są kwestie instalacyjne. Jeśli wygrać. I ostatnie myślę, pytanie. Nawet gdybyśmy nie wygrali, to następcy. Nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek się wycofa z rozwoju tego typu technologii w Polsce. Czy wprowadzicie elektroniczny pobór opłat za autostrady i zlikwidujecie bramki? No, jeśli dobrze pamiętam, no to prace nad tym w Ministerstwie Infrastruktury trwają, bo wiemy, że bramki to jest zmora wakacyjna i że moglibyśmy nie dlatego mieć wielu są to korków. Pytanie zapewne. Moglibyśmy nie mieć wielu korków, gdyby nie było bramek, tylko mielibyśmy dynamiczny pobór, w inny sposób, w ogóle w innym systemie opłaty za autostrady. Ale ja tutaj przyznam zupełnie się szczerze, że nie wiem, na jakim etapie są te prace. W końcu to nie pani resort. O tym nie rozmawialiście, rozumiem, że nie rozmawialiście na posiedzeniu rządu.
Dobrze, bardzo dziękuję. Naszym gościem była Jadwiga Emilewicz, minister... Dziękuję i zapraszam Państwa, ja naprawdę odpowiadam na maile, także jak mają Państwo wątpliwości... Dobrze, to w takim razie... Nie tylko do Zetki, do pani redaktor, można do mnie... To w takim razie, no, ten słuchacz, który właśnie skierował takie pytanie, centralne obchody, może napisać do pani minister. Proszę jeszcze raz powtórzyć mail. jadwiga.emilewicz@mpit.gov/v.pl. Z małych liter, rozumiem. Wszystko. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do pracy też pojedzie pani rowerem? Nie mam daleko, więc... No nie, to już do pracy służbową. Nie, do pracy mam rower tutaj na dole u państwa, więc po prostu przejdę na drugą stronę ulicy, pani. Okej, rozumiem. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dobrego dnia.